pamięci prezydenta RP, profesora Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki Marii i 94 najwybitniejszych osób w kraju, którzy zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze do Katynia dnia 10 kwietnia 2010. Cześć ich pamięci. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Od 42 lat jeżdżę tą trasą Białystok-Janów, a potem do Trofimówki. Wiosną 2014 roku jadę dość szybko, sobie tam coś nucę i nagle patrzę, że spostrzegam, ale prawie już po przejechaniu, spostrzegam coś, czego absolutnie nie było. Zaskoczony bielą fragmentu pomnika, przypuszczając, bo to było przed kwietniem, że to może to była pierwsza moja myśl, że to może pomnik smoleński. Dlatego cofnąłem samochód, podjechałem, wyszedłem, patrzę, a tutaj rzeczywiście hołd na wsi, na skrzyżowaniu Zabrodzie Janów, hołd tym 96 osobom, które gdzieś mógłbym powiedzieć, że poległy w moim sercu. Gdybyście panowie jechali właśnie tamtą stroną, to pomnik smoleński jest w Zabrodziu, na skrzyżowaniu szosy janowskiej. Janów-Korycin. Tak, tak. W Zabrodzie, tak, a za Zabrodziem zaraz Olszynka. Wilkindorf. Tak, oczywiście, wspaniały zresztą krajobraz. I w Olszynce też jest jego kapliczka. Także. A poświęcona tym, którzy zginęli w czasie wojny, łącznie z Sawickim, z Adolfem Sawickim, na Wyłudy. No, no. Droga na Wyłudy. Też on to budował. Z Wyłud to chyba moja babcia była. Niemożliwe. Ale z Wyłud jest właśnie Adolf Sawicki. Jesteśmy w Laskowszczyźnie na ziemi korycińskiej. Powiat Sokółka. A województwo obecnie, kiedyś było Białostockie, obecnie Podlaskie. O, takie kapliczki. Takie kapliczki robię. I tu po tym Sibirie się Pana Jezusa. Figurkę. No i kapliczka. Pasę budowania kapliczek to zaczęła się od małej figurki. Od małej figurki znalezionej na cmentarzu Pana Jezusa, którą przyniosłem do domu tu, kiedy budowałem rodzicom pomnik. Znalazłem w bzach taką małą figureczkę i nie wiedziałem, co z nią zrobić. Szkoda mnie było, że ona po ziemi się turlała. No i tu takie drzewa były przydrożne. Po ucinanych gałęziach taka była, no jakby
miejsce takie, dziupla? Dziupla taka troszeczkę obramowana. Przybiłem tu, najpierw tu, a potem, drogowcy drzewo ścięli i ta figurka znowu mnie została. Wtedy znalazłem w lesie brzozę z taką narością wielką i tam właśnie umocowałem tą figurkę. No tu były dzieci małe, chodziliśmy tam, modliliśmy się przed tą figurką. Część tu jej odpadło. Pan Jezusek przechylił się. No, jak nie ma komu pilnować. Jak nie ma komu pilnować. No to i tak kwiaty pospadały. No już tu dawno byłem. I tak to od tego się zaczęło, tą figurkę znalazłem. I nie miałem co z nią zrobić. Potem na tym drzewie znalazłem, na tej brzozie, tą narość. To było tak samo z tej strony i z tej strony. No tu odpadło. No potem postanowiłem przed domem pobudować kapliczkę. No i tak pomału. Potem przyjechał brat, mówił: o, kapliczkę taką zbudowałeś. Gdybyś grotkę zbudował. Bo tego. Pan Zdzisław zamówił figurę na 2,10, a potem się okazało, że to ma około 180 i złożył reklamację, a producent mówi: no to nie chodzi o głowę, chodzi o wysokość dłoni. Zbudnego człowiek zobaczył tą grotkę, przyjechał, koniecznie jemu taką grotkę zbudować. Ja mówię: gdzie to daleko, gdzie ja będę jeździł, ja nie umiem, ja sobie to zrobiłem, a komuś to tego mnie nie wyjdzie. A musi być grotka. No i jemu zbudowałem. No i tak pomału zobaczyłem, że to nieźle wychodzi. Różne figurki to zdobywam od pomnikarza z Białołus, pana Mariusza Szkiłącia. On mi przywiózł figurkę Matki Bożej. No i tak jedno po drugim. Najpierw naskładałem trochę kamieni. Potem postawiłem ten duży kamień. Ten pomnikarz napisał tablicę. Postawiłem figurkę. Wyszedł pomnik smoleński. Ta kapliczka, którą postawił pan u nas w Trofimówce pod Jesionem, to w ogóle odmieniła nasze życie. Przyjeżdża się i pierwsza rzecz to kłania się Matce Boskiej w kapliczce. Odjeżdża się, żegna się, rano się wstaje. Po prostu dzięki kapliczce jakby człowiek uzyskuje trzeci wymiar życia. Najpierw tu budowałem tak na swoich polach, tak nieśmiało. Tu chodzili różni alkoholicy, wyśmiewali mnie, pluli. Nawet próbowali robić jakieś takie coś, żeby mnie coś tam nie wyszło, porozwalać, porozrzucać. No a potem jak tak ludzie troszkę zwiedzieli się, to w tej chwili ja już przynajmniej 10 kapliczek tu zbudowałem u ludzi. Proszą pana. Proszą mnie, z tym, że ja od nikogo nie biorę żadnych pieniędzy. Buduję, robię to jakby na chwałę Bożą. Kapliczek kamiennych zbudowałem w tej chwili różnego rodzaju, około takich większych, około 30.
No, a jeszcze różnych takich na drzewach, w jakichś takich wydłubanych w pniach różnych innych rodzajów, to też z 15, także już w tej chwili około 40. Jedziemy w tej chwili do kapliczki Smoleńskiej. A przed Smoleńską kapliczką jest święty Nepomucen, tak? Tak, tak. Tradycyjnie na takim słupku. Ja też dużo po prostu stawiam te kapliczki w miejscach, gdzie kiedyś były te kapliczki. Aha. Bo ja wyjechałem ten Nepomucen to był tam za tym lasem był tego. No ale ja już go tu postawiłem tu bliżej. Poświęcenie dzięki Panu Jerzemu, poświęcenie było bardzo uroczyste. Było to 15 maja. Tutaj stanęła Pana siostrzenica. Mówiła wiersz o autorstwa Pana brata. Tak, o ziemi korycińskiej. Tak. O ziemi korycińskiej. A tu stanął Pan Jerzy i wierszyk mówił, było dwa sztandary z Białegostoku, było dwóch posłów. Otrzymałem od Pana Kaczyńskiego list piękny, odczytany był przez jednego z posłów list. Tego się Pan zupełnie nie spodziewał? Ja się zupełnie nie spodziewałem, absolutnie. To było wzruszające. W życiu się tego nie spodziewałem, ja tak budowałem. Liczyłem na to, że no, jedynie, że Pan Bóg to widzi. No ale okazało się, że i ludzie dostrzegli. Pojęte miłosierdzie, wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy oddali swoje życie doczesne w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Poddasz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Chciałbym nakłonić Pana Zdzisława Misiewicza do zabrania głosu. Powiedział, że wszystko, co chciał powiedzieć, to zrobił. I zamiana tego na słowa jakoś mu nie pasuje. W związku z tym ja proszę Olę o to, żeby jego siostrzenica powiedziała tekst, który jakoś jest związany z tą ziemią i napisany przez brata pana Zdzisława, przez Franciszka Misiewicza. Ola, może na ten kamień. Moja ojczyzna. Chcę o ojczyźnie mojej opowiedzieć, co każdy Polak powinien dawno wiedzieć. Te pola wokół to moja ojczyzna. Białystok, Korycin, Laskowszczyzna, zielone lasy, pagórki i rzeczki. Tam, gdzie chodzimy latem na wycieczki. To moi rodzice i moja szkoła. I dzwonu głos, który nam się nas woła. O dniu katastrofy smoleńskiej dowiedziałem się po prostu w tej samej minucie, kiedy katastrofa wynikła i kiedy podali w telewizji, bo siedziałem przy telewizorze i śledziłem po prostu podróż. Już podróż śledziłem, bo wiedziałem, że będzie w Katyniu prezydent i z całą ekipą. To ja już poświęciłem ten dzień na śledzenie w telewizji całej tej uroczystości. I po prostu
W tej chwili, kiedy już pierwszy był sygnał o katastrofie, to już ja wiedziałem. I po prostu też od razu pomyślałem, że ta katastrofa nie mogła, bo przecież samoloty latają codziennie setki, a może nawet tysiące i tak nie spadają. A tam w tym miejscu zginęli oficerowie, zginęła polska cała elita. I ta elita zginęła również przy czyjejś, prawdopodobnie przy czyjejś pomocy. Może nie w tym dniu, ale za kilka dni, za kilka tego już zacząłem myśleć o uczczeniu jakoś. Bardzo dużo ludzi zatrzymuje się, bardzo dużo zajeżdża tu na przystanek, zatrzymuje się. Ja czasem coś tu przychodzę, coś tu jeszcze robię, coś tu poprawię. Zatrzymuje się, tu wjeżdżają i tam zatrzymuje się, wjeżdżają, pytają, jak to się stało, kto to zrobił, jaki to pomysł był. Bardzo dużo ludzi się interesuje. Jak byłem dzieckiem, to chodziłem do Wyłud, w Wyłudach był sklep. I chodziłem do sklepu po zakupy. O, tu może tak wjechać i cofnąć. Czy tutaj cofnę? Był sklep i chodziłem. I tu całe życie pamiętam, że był krzyż. I ten krzyż się nazywał Bałakiela. Nie wiem dlaczego, być może, że... Bo tu pole Bałakiela było, być może, że to... Bałakiel go zbudował. Potem po 30 latach, kiedy wróciłem z Białegostoku, tu jakoś tego jechałem rowerem, patrzę, nie ma tego krzyża. Nie ma tego krzyża Bałakiela. Krzyża nie ma, rośnie jakieś drzewo, jakieś tego. I jakiś krzak, nie wiadomo jaki. Kupa kamieni, no i ja zacząłem po prostu myśleć o tym, żeby no ten krzyż Bałakiela jakby żeby jego od tego, od budować. To właśnie tu robiłem i tu jechali jacyś panowie dużym samochodem, tirem, ja tak kantem oka spojrzałem, a jeden zdjął czapkę, a drugi się przeżegnał. I to mnie po prostu jakby uwierzytelniło, że to, co robię, ma sens. Tu taki kamień. Przyjeżdżałem rowerem, to czasem siadałem na ten kamień. Taki krzesełkowy taki kamień. Siadałem na tym kamieniu i się modliłem. To jest kolejny. A to już tam widać, o, na tym wzgórzu, naprzeciw tego lasu. Ta góra kamieni. Panu Zdzisławowi wydaje się, że to miejsce, na którym ma stanąć figura Chrystusa Zmartwychwstałego, to wszyscy widzą, że jest najwyższym miejscem tu w terenie. I tu powstanie, tak? Tak. Tu też o tam widać. Ten to nie, ten to tu był zawsze. O tam, tam zbudowałem. Tam. O, proszę zobaczyć, że tu chodzą ludzie. Chodzą ludzie i zaglądają. No tak wspólnie ustaliliśmy, dochodziliśmy. Dyskutowaliśmy nie trochę, ale usilnie dyskutowaliśmy. Każdy miał trochę inne zdanie, każde słowo obmyślaliśmy. Pierwszy pomysł to był? Nie szukajcie mnie na tym wzgórzu, ale wprawdzie nie, chyba... i, i,
Mówiliśmy o jestem. Ja jestem, ja jestem. Będzie jeszcze jedna warstwa i będzie tamten kamień duży, że tam leży, z tamtej strony. I będzie dopiero stał Chrystus na górze. O, tamten kamień będzie. Jeszcze będzie jedna warstwa kamieni i tamten kamień. O, tamten będzie. Przy poświęceniu chcę prosić księdza, żeby mszę tu świętą odprawił. I w pierwszej chwili to myślałem, że tu robiłem w ten sposób, że to będzie ołtarz tu. A potem znalazłem taką płytę. No i tą płytę postawiłem tu jako ołtarz soborowy, tylko że mi wyszło za wysoko. 4 metry, tak? Grubości. No i nie wiem, tu będzie 5 metrów do góry. To jest wieś właśnie, te wyłódki, gdzie się urodziła moja mama i gdzie się urodził ten mój wujek Adolf Sawicki. Ale to jest tu wieś, a oni po komosacji i po podziale gruntów odbudowali się na kolonie. Z tej wsi podczas II wojny to mała wioseczka, tu jest, nie wiem, 9 czy 10 domów. Zginęło 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób. No i tu postanowiliśmy taki zbudować krzyż pamięci. Między tym słupem a domem był wjazd na podwórko. A dom stał tu, w tym miejscu. Dom stał tu, szczytem do ulicy, a przy domu był chlew, stajnia tak zwana, bo kiedyś kradli konie. To dom zawsze był budowany w ten sposób, że przy domu była stajnia. Tak, żeby gospodarz miał możliwość czuwania nad końmi. Naprzeciw tego słupa za studnio był stolarnia, warsztat. W tej stolarni właśnie syn Adolfa Sawickiego, Eryk, mający 15 lat, w 1946 roku, czyli to jeszcze było w 1945 roku, kiedy już front przeszedł, nie wybuchł, znalazł. I przyniósł do tej stolarni, wkręcił warsztat i zaczął tam stukać. Stuknął parę razy, wybuch nastąpił, rozerwało wnętrzności, głowę. Zginął. Także, a drugi syn, Lolek, młodszy, był przy matce. To było chyba w 1945 roku, to w czas jeszcze, czas okres wojny. Był przy matce, tamten żył, zmarł gdzieś 7 lat temu, w Gdańsku był. W Gdańsku był w tym, w pol, na pol, pracował na Politechnice. Też był taki patriota, zakładał Solidarność w Gdańsku. W Gdańsku tam jest tak do pewnego stopnia znany. No każda ma swoją historię, no to przeważnie w większości to stawiam albo w miejscu, gdzie były kapliczki, bo ja po 35 latach, jak wróciłem, tu było pełno tych kapliczek, a jak wróciłem z Białegostoku, patrzę, tu był krzyż, tu była kapliczka, tu teraz nie ma, o tam na wzgórzu widać troszeczkę tego. No i tak nieśmiało, bo to nie wiedziałem, to jeszcze tak było po komunie świeżo,
po komunie świeżą, to nie wiedziałem, jak to ludzie do tego podejdą. Nie wszędzie było moje pole, nasze pole, tylko różnych tam właścicieli, to pytałem. Różnie to ludzie do tego ustosunkowali się. Najpierw mówią, że nie, po co mnie ta kapliczka. No ale potem po przemyśleniu, a mówią, rób tam co chcesz. Na przykład tam, gdzie ten Jan Nepomucen, to tam 2 lata tego namyślali się. Tam tak było miejsce okropne, że oni ziemniaki kopali i w te miejsce zwozili kamienie od ziemniaków. To ja tam pracowałem, wywalałem, wywoziłem te kamienie. Poświęcenie tego miejsca było 24 maja święcił biskup ksiądz Henryk Cieleszko. Było 6 kapłanów jeszcze. Poza tym tu z okolicznych parafii i było około 200 osób. Byli motocykliści, którzy jeżdżą do Katynia ze swoimi tymi emblematami. Także była wielka uroczystość. No. Taka spontaniczna radość w moim sercu, a jestem pewien, że i w sercu pana Zdzisława Misiewicza, bo to jest zwieńczenie jego planu sprzed roku, kiedy postawił pomnik smoleński i mówi, że to niemożliwe. Jeszcze musi powstać pomnik katyński. Ludzie tej ziemi to ludzie pobożni. Ludzie tej ziemi to żarliwi Polacy. I dlatego też chyba w sercu każdego tutaj obecnego, a jeszcze w obecności tych znamienitych gości, księdza Henryka, księdza biskupa, przecież to naprawdę, no i chwalcie łąki umajone. Przypuszczam, że podstawowym impulsem dla pana Zdzisława Misiewicza była pamięć o tajemniczej śmierci jego wujka. Przede wszystkim no, chciałem upamiętnić ludzi, którzy zginęli właśnie w Katyniu na wschodzie. Tu umieściłem dwa nazwiska swego wujka brata mojej mamy. Adolfa Sawickiego, który był przed wojną posłem przez 2 kadencje od 30 roku, od 28 czy od 30 roku do 35 z partii chłopskiej. 9 października, kiedy przyszli Sowieci, został aresztowany. I aresztowali i ślad zaginął do dnia dzisiejszego. Nic nie jest wiadome. Także no, mądry był człowiek tu w sąsiedniej wsi Wyłódki urodził się. Miał 4 braci i 1 siostrę. Ta siostra to była moja mama. Umieściłem również drugie nazwisko Józefa Marcinkiewicza, który również był bardzo wybitnym naukowcem, matematykiem. W wieku 28 lat został profesorem. Także bardzo, bardzo, bardzo mądry, bardzo wybitny człowiek. Pochodził tu od Janowa, ze wsi Cimoszka.
pan tą kapliczkę od klęski żywiołowej zachował nas, panie. Zachował, prosił zbudować jako po prostu ochronę tych sadów. I po tym, po jakimś czasie, po roku, może mniej, może więcej, mnie spotkał i mówi, wie pan, że cud się stał, że ta kapliczka, było wszędzie gradobicie w koło, mówi, a w moim sadzie nic się nie stało, nic nie zostało naruszone. Także był wdzięczny i dziękował za tego.